Wielki Piątek gościmy na Stadionie Rakowa. Jutro kolejne hitowe spotkanie przy Limanowskiego. Przyjeżdża Puszcza Niepołomice. Rozmawiamy z trenerem Markiem Papszunem, ale panie trenerze, zanim opuszczy, to o świętach. Godzina 12 podyktowana tym, żeby zdążyć na jajeczko do domu, aby spędzić trochę czasu z rodziną? Tak, ta godzina jest dopasowana rzeczywiście do tego, żeby zawodnicy, sztab szkoleniowy mógł wrócić do domu, nie? Bo wiadomo, że to jest Wielka Sobota, tylko dwa dni w sumie tych świąt, niecałe nawet, bo we wtorek już przed południem trenujemy, więc też szybko się trzeba będzie żegnać i wracać do Częstochowy. Będzie trochę tego czasu rodzinnego? No na pewno trochę trzeba będzie wygospodarować, aczkolwiek tak jak mówię, no trudne to będzie, bo mecz jest w sobotę, trzeba będzie go przeanalizować, trzeba będzie się przygotować do kolejnego tygodnia, więc czasu mało, ale na pewno tak, no trzeba czas poświęcić też rodzinie. A przy tym wielkanocnym stole da się uciec od tematu piłki nożnej, czy to cały czas gdzieś tam będzie jeszcze krążyć? W głowie na pewno, aczkolwiek no, trzeba się zdystansować, żeby nie zarażać wszystkich dookoła, bo jest czas na pracę, ale ten świąteczny nastrój, on musi być wykorzystany i musi być tradycją, nie? Nie można podejść do tego w ten sposób, że praca to co robimy, ale też rodzina, znajomi, tak, ci co są najbliżsi. Panie trenerze, 26. kolejka już jutro, już naprawdę niewiele tych spotkań do końca sezonu. Puszcza Niepołomice, która awansowała na trzecie miejsce w tabeli, wyprzedziła Radomiaka. To może być taki mecz, który w przypadku zwycięstwa Rakowa już praktycznie gdzieś tam matematycznie będzie przesądzał ten nasz awans, a z drugiej strony dla Puszczy mecz, który może im otworzyć autostradę, żeby być przed Radomiem na koniec sezonu? Na pewno bardzo ważny mecz dla układu tej górnej części tabeli. Rzeczywiście kolejek coraz mniej, to nie ma co z tym dyskutować. No my po tym remisie w Radomiu na pewno będziemy chcieli tutaj u siebie zainkasować 3 punkty, co umożliwi nam spokojną pracę w kolejnym tygodniu. Przede wszystkim spokojne święta, nie? Żebyśmy przy tym stole się nie denerwowali. Analiza drużyny z Niepołomic już przygotowana, znamy słabe, mocne strony tej ekipy, która bardzo dobrze spisuje się właśnie podczas tej rundy wiosennej. No bardzo dobrze, to mało powiedziane, bo 6 spotkań, remis, a później seria 5 zwycięstw, imponująca. No, my takiej serii nie mieliśmy, więc na pewno jest to groźny rywal. I podchodzimy do niego z szacunkiem, ale tak jak do każdego innego, nie lekceważymy nikogo, znamy mocne i słabe punkty Puszczy, a przede wszystkim wierzymy w swoje umiejętności. W drużynie wszyscy zdrowi, nie ma kontuzji, ma już trener w głowie tą podstawową jedenastkę na sobotę? Tak, wszyscy na szczęście zdrowi, oczywiście w tym już momencie sezonu jakieś tam mikrourazy się zdarzają, zresztą jak po każdym meczu, i gdzieś musimy doprowadzać zawodników do pełnej dyspozycji. Ja się cieszę, że mamy coraz większe możliwości tutaj, rozwijamy się w tym aspekcie medycznym i to pozwala mieć wszystkich do dyspozycji w jutrzejszym meczu. Chcieliśmy trenera Rakowa zaprosić jeszcze na inną dyscyplinę sportu, na żużel, ale mecz w niedzielę, w dodatku pogoda niepewna, no i chyba znowu tym razem się nie uda. Może za tydzień z Unią Leszno. No nie, na pewno w święta nie, rodzina wygra. Natomiast no, chciałbym w końcu na ten mecz się wybrać i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Będziemy do tego zachęcać gorąco, terminów jeszcze kilka na pewno będzie. Oczekujemy na niedzielny mecz z Puszczą i przypominamy oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli dotrzeć na stadion przy Limanowskiego, o naszej radiowej relacji od 11:55. Dziękuję bardzo, wszystkiego najlepszego na święta. Dziękuję wzajemnie.